I konie ruszyły. Tam troszeczkę Schedan ruszył gorzej, a pozostałe prowadzi Hiszpan. Na razie tam jest wolno. I poszedł do przodu Elbrus. Elbrus, on obejmuje prowadzenie. Blisko niego jest Sabab, a więc dwa konie janowskie. Na trzeciej pozycji Hiszpan. Dalej razem kilka koni. Ostatni jest Schedan. Mają do pokonania jeszcze 1600 metrów. Elbrus na drugiej pozycji Sabab. Tutaj się nic nie zmienia. Na trzeciej Hiszpan. Dalej Fibia. Blisko niej jest Perfektor. Dalej Schedan. I cofnęła się na ostatnie miejsce Netka. Zbliżają się do dystansu około 1300 metrów do celownika. Troszeczkę odskoczył teraz Elbrus i on dyktuje tempo, które jakby troszeczkę się wzmogło. 1200 metrów do celownika. Dalej Elbrus. Na drugiej pozycji Sabab. Na trzeciej Hiszpan. Cały czas te trzy ogiery. Na czwartym jest Fibia. Dalej Netka. Ze Schedanem to ostatnia para. Trzeci od końca galopuje Perfektor. Pół zakrętu Elbrus. Elbrus na drugim miejscu Sabab. Tutaj się nic nie zmienia, te dwa konie. Na trzecim Hiszpan. Dalej jest Fibia. Perfektor, Netka i Schedan. Oj, tam się coś stało. Spadł z konia numer 4 jeździec. Nie, to nie była Netka, to był ktoś inny. I proszę Państwa, na razie prowadzi Elbrus, Hiszpan i tutaj polem dobrze finiszuje Perfektor. Kilka koni w walce, Perfektor, Perfektor, Fibia, Perfektor, Fibia, Perfektor, on obejmuje zdecydowanie prowadzenie. Perfektor na drugiej pozycji Fibia i tam jest walka o trzecie miejsce. Perfektor, Fibia i trzeciego miejsca broni Elbrus i on będzie trzeci, a czwarty Hiszpan, piąty Sabab, szósty Schedan.